Czy Jan Paweł II był wielkim fanatykiem szachów? Nie wiem. Takie informacje możecie znaleźć w wielu źródłach. Wiele źródeł podaje, że papież Polak grywał sobie w szachy, wiele źródeł podaje, że układał nawet zadania szachowe. Na przykład to zadanie przypisuje się właśnie Karolowi Wojtyle i tutaj rozwiązaniem jest dorobienie skoczka po to, żeby król się ruszył, potem poświęcenie tego skoczka i jak przeciwnik zbije, następuje mat w trzech ruchach. Tylko że wszystko to jest nieprawdą. To zadanie zostało wymyślone przez pewnego Francuza, który dla żartu wysyłał je później do różnych czasopism szachowych, podpisując się jako Karol Wojtyła. A jeżeli chcecie poznać całą tę historię, to zapraszam Was na mojego YouTube'a, gdzie nagrałem filmik właśnie o tych zadaniach.